Hej, tu Banshee. Jestem już w Łodzi, w moim nowym mieszkaniu. Przeprowadziłam się, ale nadal. Mam gips, mam kulę i kawkę. Mam ujany fotel. No i gips. Witam Was w piątym odcinku, czyli w połowie naszego sezonu. Bez ładu okazało się jeszcze bardziej trafną nazwą gips. W tym momencie nie ma żadnego ładu, mimo że mieszkanie jest o wiele bardziej w ładzie, jakby w porównaniu do tego, gdzie mieszkałam i jak to wyglądało. A teraz jest naprawdę czysto i tak jakoś higienicznie. Przepraszam, Ryszard, że ja to jeszcze nagrywam. Powiem wam, że jestem mega zadowolona, ale zepsuł mi się MacBook, tak? Od razu z psuciem, od razu wjeżdżamy z psuciem. Rozmawialiśmy, nie chciał powiedzieć mi, co się stało, co się wydarzyło, patrząc, że mam na nim zapisane save'y Simsów oraz wstawki, intro z bez ładu. No parę rzeczy mam. Amelia, mówiłam ci, nie patrz w białą ścianę, to niezdrowe. Nowy komputer do pracy. Też kilka kotów za dużo, na przykład Amelię. Amelia, nie przy widzach. Tak, właśnie jem śniadanko do mojego omleta. Piję kawkę. Dzisiaj jedzeniem będzie kawa. Znowu jest dziwnie. Może nazwę to żywność. Kawka brazylijska o aromacie, smaku orzecha ciemnego, orzecha i ciemnej czekolady. Ogólnie ja jestem kawoszem i wiecie, że taka brazylijska kawa dla mnie to jest coś. Po prostu dużo kaw piłam i to jest moja ulubiona na przestrzeni 3 lat ostrego kawoszowania. Czy coś. Przepraszam za siorbanie. Zawsze siorbam. Takie rzeczy. Ryszard, jesteś kulturalniejszy, czy też jakieś mycie się na wizji, tak? Przepraszam, Ryszard, że ja to jeszcze nagrywam. No i wydaje mi się, że tego jeszcze nie mówiłam, ale mam też gips. Ona też tutaj jest. Ale damy radę, oczywiście. Damy radę, kto jak nie my? No wszyscy, w sensie damy radę. Okej, właśnie wyciągnęłam z pudełka. To cacko. Sama nie wiem, troszeczkę tandetne, chociaż może oceniam to zbyt pochopnie. Zaraz to włączymy, zobaczymy moc i w ogóle spróbujemy zmusić koty, żeby tam weszły. Kłębku, Amelia, słyszałam, że ktoś chce cię zmuszać, żebyś wchodziła do jakiegoś robota. No nie tak. To nie tak. Powiem wam, że próbowałam wszystkiego, jakieś wódce kici, naprawdę. Moje koty nie chcą robić na dworze, kiedy są nawet na dworze. No i robią tradycyjny żwirek, lubią kuwetę swoją. No i mam nadzieję, że ta ekskluzywna, ten robot ekskluzywny. Jak ja mogłam tyle wydać hajsu? Czy ja... Dobra, stwierdziłam, że w moim życiu to jest na tyle duży problem, kuweta, że coś takiego będzie dla mnie jak prezent na życie. Pierwsza odważna. Powiem wam, że strasznie dużo o tej kuwecie mówię i zastanawiam się po prostu, czy... No, nie wiem, nie? Chcecie tego w ogóle... Oglądajcie, proszę, później też jest ciekawie. Pierwsza odważna... Nie, Lucia, ja myślałam, że ty jakby spróbuj... Okej, umieściłam już mojego robota tutaj.
w tym momencie studiuję instrukcję, która jest obszerna. Jest spoko, bo tutaj jest jakby worek, tu, i to będzie tam kręciło się, sitkowało i tutaj wpadało. Nie wiem, takie są dwie, więc super też wymienne. Koty nie będą chyba sypić nas jakby wokół. No mam nadzieję, ja w ogóle wierzę w ten sprzęt, nie? Wierzę w to! Idę po żwirek, wsypuję i zobaczymy, czy się kręci. Mam bekę z tego. Jest przełom. Już wam mówię, czego dotyczy przełom. Ostatni raz spałam w makijażu parę lat temu, a dzisiaj mi się zdarzyło. I powiem wam, że wstałam, umyłam twarz, ogarnęłam się, oczy mnie szczypały i pomyślałam sobie, koniec, koniec, ale taki koniec. Dziwny koniec. Myślałam, że to nie jest nic aż tak złego, że no raz na jakiś czas mogę. Nie, nie mogę. Przeraziło mnie, że w moim mieszkaniu nie mam toaletki, nie mam takiego miejsca, które byłoby właśnie do malowania się, typowo. I uwaga, wiecie co chciałam zrobić? Chciałam od razu po prostu sobie kupić toaletkę. Już byłam, już w internecie szukałam meble, toaletka, a popatrzyłam, przecież tu stoi takie białe coś i czemu tutaj nie mogę się malować, postawić lusterko? Jakby to jest też to myślenie, że trzeba mieć coś nowego, już nowy mebelek, nowa toaletka. To, co jest pod ręką, czasami jest najszybsze, najfajniejsze i po co? Po co szukać czegoś nowego? Ja w tym momencie zrobiłam sobie jakąś prowizoryczną toaletkę i będę robiła tutaj moje piękne beauty. Dobra. Klikam. Masakra. Kręci się. Kręci się. Ale ja nie wiem, czy to dobrze. No nie, no kręci się, no niech się kręci. A... No, rozumiem. I umyję. Kręci się. Tu jest jakaś... No rozumiecie, jak to działa. No pokaż, że jesteś kochana. No, wchodzimy? Dasz radę. Tak, ty jesteś odważna. Dajesz, dajesz. No, no, Amelka. No. Żwirek jest? No! Wiesz, mama kupiła z myślą o tobie. Na zasadzie tylko ty masz... No ty. Ty i ta kuwetę. No chodź. Chodź? Co tu się dzieje? Co tu jest? Aha, kopiemy. Tego nie nagrywajmy, ale... Już zobaczymy, czy to... będzie... Dobra. Tak? No, zakupujemy te siusiki. Dobrze. I teraz nara. Wyjdź stąd. Dobra, możesz się znowu posiedź. Nie powinnam tego nagrywać. Naruszam twoją prywatność, ale jesteś kotem i tego nie rozumiesz. Możesz już wyjść? Robot sprzątnie za ciebie. Nie, robot sprzątnie za ciebie. Chodź, uczymy się. Idź. O, no. Żeby tak agresywnie wychodzić, będę mieć żwirek na całym pokoju. Jezus. Przepraszam, Ryszard, że ja to jeszcze nagrywam. Jezu, w końcu będę mogła zamknąć kibel. Nie zakopuj, Rysiu, damy radę. To samo robi. Chyba, że lubisz tam siedzieć, no. No, no okej. Okay. Uwaga, uwaga! W nocy kuweta zapaliła się i kot może robić w nocy.
Hej, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to wiem, że nie było wszystkich kategorii, ale jak sami widzieliście, mam problemy techniczne, ale na pocieszonko. Po pierwsze, robię teraz live'y, po drugie, nagrywam teraz Simsy. Wasze wyzwanie, tak jak nazwa tego kanału Banshee, tak wyzwanie o tym, żeby nagrać Simsy zostało spełnione i nagrałam już 2 odcinki Simsów, na które zapraszam z Easy Games reaktywowane specjalnie dla Was. I nie tylko to, robię też live'y, obiecuję, że w weekendzik, teraz w ten weekend zrobię nam live'a, gdzie będziecie mogli te pytania, czyli tak jak tutaj nie ma pytań, ale mogłyby być, to te pytanka możecie zadawać na live'ie. Zrobię live tutaj, na YouTubie w ten weekend, śledźcie na Instagrama, aby być na bieżąco i wiedzieć, o której dokładnie godzinie będzie live. Już jednego test live'a właśnie zrobiłam i jest mega śmieszny. Na kanale możecie zobaczyć test live. Było śmiesznie, było musli, Ryszard i dziwactwa. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.